w ogóle. Także świetnie. Kora, co będzie dalej? Dalej praca. Praca. Przede wszystkim praca. Teraz zabieram się do pracy z nowym zespołem. Kto będzie w tym nowym zespole? No myślę, że gdybym powiedziała, to oczywiście wiem już, kto będzie, bo przez ten okres czasu, który spędziłam poza tymi problemami, poza tymi sprawami, jakoś no dużo myślałam na ten temat i ja już zespół mam. Teraz jest sprawa kompozycji. No chcę, żeby mi Stasiu komponował też trochę. Mam kompozytora w Niemczech, jest to Austriak, znana osoba. Będziesz nagrywała następną płytę dla RCA? Będę nagrywała następną płytę, z tym, że najpierw muszę nagrać demo, przynajmniej 5-6 utworów, które zaprezentuje RCA pod koniec maja, z początkiem czerwca. Jaka będzie to muzyka? Na pewno będzie to muzyka inna niż ta, którą grałam do tej pory. Na pewno się będzie różnić. Ja zresztą chcę, żeby tak było. Ja chcę to inaczej śpiewać, ale inaczej o tyle, o ile jest to dla mnie, wiesz, interesujące i gdzieś ze mnie wychodzi. Także teksty, nie mam tych obaw. Teksty twoje będą inne, czy będą podobne? Czy będą podobne? Wiesz, no jak ja piszę teksty, to raczej staram się, żeby były inne zawsze, a jak są podobne, to może dlatego, że to ja je piszę. Nie mam nic przeciwko temu, żeby używać innych tekstów. W tej chwili na przykład będę nagrywała z Tomkiem Stańko płytę, jeżeli w dalszym ciągu Tomek jeszcze podtrzymuje tą propozycję. Chyba tak. I do tekstów Kamila Sipowicza, o czym jeszcze Tomek nie wie, no ale myślę, że się zgodzi. Zresztą, gdy mówiłem, że czy teksty będą podobne, to zdaje się, że się nie zrozumieliśmy. Ja pytałem, czy będą podobne do tych, które dotychczas śpiewałaś. Czy będę śpiewała o innych sprawach? Tak naprawdę śpiewałam o wszystkim, jak wiesz. No i o tym, i o tym, i o tamtym. Także jakby wszystko jest w tym kręgu moich zainteresowań. No może to być troszeczkę inne, oczywiście. Nie wiem jeszcze, mam już teksty gotowe zresztą. Tyle o muzyce. Powiedz mi, teraz tam będąc we Frankfurcie kręciłaś film. Był to film o tobie. Jaki będzie to film? Jaki to będzie film? Nie wiem jaki. Chciałabym, żeby to był film, który pokaże mnie taką, jaka ja jestem w przybliżeniu, bo w tak krótkim czasie i nie znając się, bo straciliśmy jednak dużo czasu na poznanie się, ja i reżyser tego filmu, Mick Ferguson. Ale myślę, że ten okres, w którym myśmy się poznawali, no też jest, to jest tak ludzkie, że też pokazuje mnie, jaką jestem, jeżeli wchodzę w nową sytuację, nowe sytuacje, nowe sytuacje. Mhm. A była jakaś taka nowa sytuacja dziwna? Oj, sytuacji nowych mam bez przerwy w tej chwili, multum. Są tylko i wyłącznie nowe sytuacje. Tylko i wyłącznie. Bardzo się cieszę. Kora, powiedz tak szczerze, nie szkoda ci Madamu? Ola, oczywiście, że mi bardzo szkoda. Przecież to nie można tak powiedzieć, że mi nie było szkoda. Niemniej zrobiłam już taki krok w tej chwili do przodu, że nie mogę się cofnąć. Nie chcę. I jestem bardzo ciekawa tego, co się zdarzy. Ciekawa, po prostu ciekawa, bo to jest życie moje. Lubisz niespodzianki? Bardzo lubię niespodzianki, ale to już jest poza niespodziankami, to co mnie oczekuje. To już w tej chwili bazą jest moja praca, to co stworzymy razem. No i na tym się muszę koncentrować w tej chwili najbardziej. To słuchaj, jeszcze na zakończenie, specjalnie dla widzów Wideoteki, jakaś niespodzianka. Ach, widzowie kochani, miłość ci wszystko wybaczy. Smutek zamieni się w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. I tak jest rzeczywiście w życiu. A i pracować trzeba.